Biznesu. Jest z nami już Marcin Puzon-Sawicz. Dzień dobry, witam cię serdecznie. Dzień dobry, serdecznie witam ciebie, Mariuszu, oraz wszystkich słuchaczy Radia Opole. Twórca, lider, założyciel, wokalista zespołu Puzon Band. To nasz rodzimy zespół. Przypomnę państwu, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, ale myślę, że wszyscy wiedzą. To zespół, który przede wszystkim kocha szanty, piosenkę żeglarską. Niejednokrotnie, nawet nie nad wodą, bo na przykład w schronisku przy Kopie Biskupiej te szanty były wykonywane nawet w tym roku. Marcinie... I powiem szczerze, że jeszcze będą. W tym roku. Jeszcze w tym roku. No to zaraz nam zdradzisz te szczegóły, jeśli będziesz mógł. Ale zacznijmy od tego, że na YouTubie pojawiła się wasza nowa piosenka. Właściwie to jest piosenka w waszej nowej interpretacji, bo dosyć znany utwór. Ale jak to się stało? Ja tylko tutaj widzę przy tym Pokaż Talent. O co tu w ogóle chodzi? No już podpowiem i wyjaśnię wszystkim zainteresowanym, oczywiście wszystkim tym zainteresowanym, którzy na nas dali swoje głosy poprzez drogą SMS-ową, może tak. Pokaż Talent, jest to plebiscyt NTO Opolskiej, Nowej Trybuny Opolskiej, patronem przede wszystkim chyba jest NTO, tak mi się wydaje, bo tak żeśmy się zgłaszali, ale to pokrótce, tak szybciutko. To jest ogólnopolska akcja, która jest zorganizowana w każdym mieście wojewódzkim u nas w kraju. No i akurat Opole zagościło takim pięknym, fajnym plebiscytem. Naprawdę tam jest gro różnych kategorii. Nie tylko kategorie muzyczne, bo kategorie foto, malarstwo, twórczości poetyckiej. My akurat strzeliliśmy się naprawdę dla żartu. Chcieliśmy po prostu tak gdzieś sobie z ciekawości. Nie wiedzieliśmy, że tak to po prostu wysoko zajdzie i daleko. Oczywiście pozytywnie i cieszymy się z tego bardzo, że taki to ma oddźwięk. Zajęliśmy drugie miejsce w tym plebiscycie. Nagrodą główną tego plebiscytu, oczywiście tam jakieś pieniążki były, nagroda finansowa. Jak i miał być fajny, świetny, z tego żeśmy się najbardziej cieszyli, koncert w Opolskim Amfiteatrze, ale niestety sytuacja jest jaka jest i to wszystko zostało po prostu zablokowane, odwołane, zmienione może i w nagrodę dostaliśmy po prostu nagranie w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu, takiego można powiedzieć demo teledysku, na który żeśmy się zjawili, oczywiście nagraliśmy i właśnie ten teledysk krąży na YouTubie. Wczoraj dostałem go dosłownie jeszcze, można powiedzieć, ciepłego, takiego prosto od firmy, która to tam gdzieś nagrywała. No i dzielimy się z Państwem tym, a dlaczego taki utwór? Już mówię, ten utwór chodził mi zawsze bardzo mocno po głowie, bardzo mocno stąpał. Jest to taki utwór, który zawsze gdzieś mnie za serce bierze. I miałem kiedyś taki przypadek, będąc gdzieś tam nad morzem, siadłem do fortepianu w potężnym hotelu, salon był pusty, gości hotelowych nie było, zacząłem sobie grać, moja żona wokół piła kawę gdzieś tam przy stoliku. Przyszedł kolega, który zaczął śpiewać. I nagle zrobił się cały tłum tej restauracji, po prostu z holi się tych turystów naszło i naprawdę to taki utwór, który gryzie mnie za serce, a interpretacja taka całkiem inna, bo no nie chcę powiedzieć brzydko, ale jakiś standard ta piosenka ma i wszyscy wykonują ją tak samo, praktycznie tak samo, a ja chciałem, żeby zabrzmiało to inaczej. A mając takich współplemieńców w naszym Puzon Band, czyli basistę, dwóch gitarzystów i Paukera, chłopacy naprawdę mają potencjał i ja to słyszę, te dźwięki gdzieś w głowie. Oczywiście ja podpowiadam, jak chciałbym to słyszeć. Chłopaki grają to po swojemu i zawsze znajdujemy jakiś konsensus w tym wszystkim i to gra. To przypomina mi jeszcze tytuł tego utworu, bo nie patrz. Tytuł tego pięknego utworu to jest Timere. Jest to nazwa okrętu, który gdzieś tam kiedyś zatonął. Historia jest piękna, naprawdę długa, długo by o tym opowiadać, ale powiem tyle. Może nie będę opowiadał, drodzy Państwo, dzisiaj tego na antenie, ale opowiem Państwu już w tą sobotę. Możecie Państwo, klikając na nasz profil facebookowy Puzon Band, możecie Państwo zobaczyć, gdzie w tą sobotę zagramy. To będzie niespodzianka. Będzie to na ziemi Otmuchowskiej.
Ale już, tak jak Mariusz przed chwileczką, żeśmy zaczęli rozmawiać i zadzwoniła do mnie nasza kochana ciocia Ela, pani Ela Katczyńska, wczoraj wieczorem żeśmy chwileczkę porozmawiali i coś cicho myślimy, żeby jeszcze w tym roku bynajmniej zrobić jakiegoś live'a z Biskupiej Kopy, jeżeli nas gdzieś tam bardzo mocno nie ucisną w domach i będziemy mogli się przemieszczać, to z chęcią chcielibyśmy pojechać na Kopę i zagrać dla was live'a. Ja tam będę, mam nadzieję, w okolicach świąt Bożego Narodzenia, to może jakieś takie szanty świąteczne, co? Nie, przecież ja nie wejdę na Kopę Biskupią zimą. Co ty mówisz? Słuchaj, zawsze to możemy jakoś rozwiązać, nie? Żartuję oczywiście, że nie wejdę. Czyli na Kopie Biskupie możemy się spodziewać, że do końca roku, jeśli będzie taka możliwość, to się pojawicie. Oczywiście. A w sobotę będzie gdzieś niespodzianka na ziemi otmuchowskiej. Powiem tak, na ziemi otmuchowskiej będzie to taka niespodzianka. Chcielibyśmy po prostu gdzieś po prostu zagrać. No, z racji tego to jest tak jak narciarz, który nie ma śniegu, a chciałby pojeździć, to on pojedzie, nie wiem, mieszkając w Afryce, pojedzie w Alpy. My, grając razem wspólnie i nie mając ze sobą kontaktu, to jest po prostu jakiś tam niedosyt. No i tak samo gdzieś tam szukamy jakiejś alternatywy, oczywiście bezpiecznej alternatywy, żeby gdzieś tam nie kolidować i nie robić czegoś wbrew czemuś, co odgórnie jest tam gdzieś wszechpanujące. No i stwierdziliśmy, że udało nam się gdzieś tam dzięki dobrej woli jednego z otmuchowskich restauratorów zrobić sobie, można powiedzieć, miejsce na próbę w zamkniętej restauracji. To po prostu, no, restauracje są wszystkie zamknięte w tej chwili i my korzystamy z tego. Są świetne warunki, jest fajna sceneria. Przy okazji może zjemy jakąś dobrą pizzę. Nie, jeść już nie można na miejscu. Pizza na wynos. Trzeba tutaj uważać na te wszystkie przepisy. To widzisz, ja muszę doczytać to wszystko, bo to jest bardzo ważne. Natomiast my mieliśmy okazję spotkać się latem. Tam też zapowiadałeś pewne koncerty. Był też koncert na Kopie Biskupie bez publiczności transmitowany. No właśnie, jak do jesieni wyglądało życie muzyczne twoje i zespołu? To znaczy tak, graliśmy kilka koncertów takich online, graliśmy kilka koncertów w obiektach zamkniętych, gdzie tutaj na przykład bardzo nam się to spodobało, bo znaczy wolimy grać oczywiście dla grona bardzo szerokiej publiczności, nie tylko w gronie zamkniętym, ale zagraliśmy na jednej takiej imprezie, gdzie nasi słuchacze nigdy chyba w takim wydaniu nie słyszeli szans i na początku widziałem takie zdegustowanie. Kurczę, przyjechała kapela, pięciu chłopa, tyle klamotów, jak oni to zagrają? Jak usłyszeli pierwsze dźwięki, wyobraźcie sobie, byli już koło nas i mieliśmy grać półtora godziny, a graliśmy cztery. I to mi się bardzo podoba. Proszę państwa, to teraz u nas będzie absolutna premiera, można powiedzieć, no bo jeśli wczoraj dotrzymałeś ten teledysk, no to ten utwór jeszcze nie był grany na antenie. Absolutna premiera, Puzon Band, utwór, który został nagrany dzięki drugiemu miejscu w konkursie. Jeszcze raz serdecznie tylko mogę pozdrowić w imieniu swoim, w imieniu moich współplemieńców z Puzon Band, Krzysia, Wojtka, Staszka i Leszka, oczywiście naszych pięknych żon, ciebie też oczywiście też pozdrawiam, Mariusz. No cóż, ale się potrafi podlizać, prawda? Wiesz co, ja jakoś tak, nie wiem, zawsze mi się fajnie z tobą rozmawia, a jeszcze jak tego ktoś słucha, to... Słucha. Marcin Puzon-Sawicz był naszym gościem, a my posłuchajmy muzyki, bo ona jest najważniejsza. Dziękuję ci bardzo. Dzięki jeszcze raz, do zobaczyska, do usłyszenia. Dostojnie jak tylko mógł.
historii karty. Aliniowiec, co się zwał Timerem, nie wróci już do domu. U kresu swej drogi zapadł w zmierzch. W cichym doku niepotrzebny już nikomu. Skończył się liniowców czas. Odpłynęły w porty zapomnienia. Maszty nocą nie błyskają gwiazd. Udział już tylko te wspomnienia. Co się zwał?